Witam wszystkich, tu poziom 7, a to więcej Age of Empires Online. Dzisiaj trochę inny quest niż poprzednie. Ten quest nazywa się Trade for Delphi Limestone. Otóż należy w nim dotrzeć tym statkiem do 6 portów i starać się go nie zatopić w drodze. Po drodze będziemy, no jak widzicie, będą różne przeszkody. Jak się okazuje, te przeszkody są losowe, za każdym razem są inne. Więc to trochę... za każdym razem quest będzie wyglądał troszkę inaczej. Okej, pierwszą naszą przeszkodą były wieże, które musieliśmy jakoś przepłynąć obok nich, zobaczmy jak najmniej obrażeń, znaczy. Teraz mamy paru kuszników, którzy nas strzelają, więc sobie postaramy jakoś z nimi poradzić. Wreszcie przy pierwszym porcie dostaliśmy parę łodzi rybackich. Łodzie rybackie w Age of Empires potrafią naprawiać inne statki, więc dzięki nim powinno nam się udać jakoś tutaj przebyć. Przy czym cała rzecz jest jeszcze robiona na czas, więc trzeba się śpieszyć. Okej, dobra. Dopływamy do drugiego, nie, czy raczej trzeciego portu. I teraz dostaliśmy tarany. Tarany są z nas. Przynajmniej na razie. Okej. Teraz jest trochę denerwujące wyzwanie. Otóż musimy się przekraść między tymi statkami, które tutaj patrolują. No, nie zawsze się to udaje perfekcyjnie, ale może tym razem się uda, chociaż, no nie wiem. Okej, jedziemy dalej. Tylko teraz jeszcze tarany będą musiały się przekraść. Okej, co dostajemy w tym porcie? Dawaj. Mamy czas. W tym porcie dostajemy nic. Świetnie. A teraz mamy do przekroczenia morze piechoty. To nie będzie łatwe. Będą nas ciągle bić. Ale może jakoś nam się uda. A tymczasem zaatakowali nasze tarany. Okej, piechota nie umie pływać. To były mielizny, więc dlatego mogły nas zaatakować, ale teraz już się skończyły. Okej, teraz przy... O, więcej taranów, świetnie. Co jeszcze tu potrzebujemy? Dobra. Tarany do dzieła. Naszą ostatnią przeszkodą jest mur. Widzicie, całkiem spory. Blokuje nam przejazd, a po drodze są jest całkiem spory problem liczników, którzy również będą nam unieprzyjemniać życie. Na szczęście te tarany powinny odblokować tę drogę na tyle, żeby nasze łodzie mogły bez problemu przejechać. A jak nie, to stankują liczników i też będzie. Tarany mają bardzo dużą odporność na strzały, jak można się domyślić. Okej, powoli się sobie podjedziemy. O, akurat sporo jeszcze czasu zostało. Tutaj niszczą nam tarany. No, do diabła z nimi. Zazwyczaj dostaje się jeszcze jakieś dodatkowe łodzie, jakieś bojowe na przykład, albo powiedzmy łodzie z balistami, które pomagają powybijać tą piechotę, albo takie rzeczy. A tym razem nie. Tym razem wylosowało się coś innego. Tak jak mówiłem, ta misja jest tylko pewnie losowa, więc za każdym razem przeszkody oraz statki są troszkę inne. Okej, udało nam się. I co w zamian dostajemy? Dostajemy trochę hexpa, trochę złota oraz Delphi Limestone. To jest taki unikalny składnik do kraftowania różnych przedmiotów, który można zdobyć tylko właśnie z tego questa. Okej, to był Trade for Limestone. Dosyć nieordynarny quest z Age of Empires Online. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam na więcej filmów z Age of Empires. Na razie żegnam, na razie.